ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz prokuratora generalnego na rozprawie w dniu 11 stycznia 2024 wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności artykułu 11 ustęp 1 zdanie 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu z artykułem 42 ustęp 3 w związku z artykułem 60 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji punkt 2 artykuł 11 ustęp 1 zdanie 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie w jakim odnosi się do prezesa Narodowego Banku Polskiego z artykułem 227 Konstytucji artykułem 130 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz artykułu 7 i artykułu 14 ustęp 2 protokołu nr 4 w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego punkt 3. Artykuł 13 ustęp 1a ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie w jakim nie przewiduje większości kwalifikowanej w odniesieniu do postawienia w stan oskarżenia prezesa Narodowego Banku Polskiego z artykułem 227 Konstytucji, artykułem 130 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz artykułu 7 i artykułu 14 ustęp 2 protokołu nr 4. Orzeka. Punkt 1. Artykuł 11 ustęp 1 zdanie 2 w związku z artykułem 13 ustęp 1a ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu w zakresie w jakim umożliwia zawieszenie w czynnościach prezesa Narodowego Banku Polskiego wskutek podjęcia przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów uchwały o pociągnięciu prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu jest niezgodny z artykułem 227 ustęp 1 w związku z artykułem 227 ustęp 2 w związku z artykułem 227 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Artykuł 13 ustęp 1a ustawy powołanej w punkcie 1 w części, w jakiej odsyła do artykułu 1 ustęp 1 punkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 227 ustęp 1 w związku z artykułem 227 ustęp 2 w związku z artykułem 227 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 13 ustęp 1b ustawy powołanej w punkcie 1 wskutek pominięcia odesłania do artykułu 1 ustęp 1 punkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 227 ustęp 1 w związku z artykułem 227 ustęp 2 w związku z artykułem 227 ustęp 3 Konstytucji. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiej Sochański i sędzia Trybunału Konstytucyjnego Rafał Wojciechowski. Proszę usiąść. Ustne motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Krystyna Pawłowicz. Bardzo proszę. Konstytucja reguluje wprost procedurę pociągnięcia organu władzy państwowej do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, tak zwanej odpowiedzialności konstytucyjnej, tylko w przypadku prezydenta oraz członków Rady Ministrów. W przypadku głowy państwa kompetencja taka przysługuje Zgromadzeniu Narodowemu, decydującemu większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego. Natomiast w przypadku członków Rady Ministrów kompetencja taka przysługuje Sejmowi, decydującemu większością 3/5 ustawowej liczby posłów. Regulacja konstytucyjna jest lakoniczna w stosunku do odpowiedzialności konstytucyjnej pozostałych organów władzy państwowej i ogranicza się tylko do ich wskazania w artykule 198 ustęp 1 Konstytucji. Nie wskazuje między innymi organu kompetentnego do pociągnięcia tych podmiotów do odpowiedzialności konstytucyjnej za wyjątkiem odpowiedzialności prezydenta i członków Rady Ministrów. W szczególności konstytucja nie stanowi, że to Sejm jest organem kompetentnym do pociągnięcia prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Bezpośrednie odesłanie do regulacji ustawowej wyrażone w artykule 201 Konstytucji obejmuje wyłącznie organizację Trybunału Stanu i tryb postępowania przed tym organem.
W związku z brakiem regulacji konstytucyjnej przesądzającej kompetencje Sejmu do pociągnięcia prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, artykuł 120, zdanie drugie, zgodnie z którym Sejm podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby głosów, jeśli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej, nie może znaleźć zastosowania do odpowiedzi na pytanie, jaką większością w świetle konstytucji Sejm może pociągnąć prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Dalsza regulacja, w tym podmioty ponoszące odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, zostały sprecyzowane w ustawie z 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu. Zgodnie z artykułem 1 tej ustawy, i cytuję, za naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą prezydent Rzeczpospolitej, prezes Rady Ministrów i członkowie Rady Ministrów, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem i naczelny dowódca Sił Zbrojnych. Zgodnie z artykułem 5 ustawy o Trybunale Stanu, to Sejm jest wyłącznie kompetentny do pociągnięcia osób wymienionych w artykule 1 ustęp 1 punkt 2.7, przed chwilą cytowane, do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Natomiast prezydenta pociąga do odpowiedzialności Zgromadzenie Narodowe. Większości niezbędne do postawienia wspomnianych organów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu uchwałą sejmową są zróżnicowane. Do pociągnięcia przez Sejm uchwałą do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osób kierujących ministerstwami oraz naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych, ustawa wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wyjątkiem jest uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, która wymaga większości 3/5 ustawowej liczby posłów. Zgodnie zaś z artykułem 11 ustęp 1 zdanie drugie ustawy o Trybunale Stanu, cytuję, uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Punkt 2. Podstawowym problemem konstytucyjnym w niniejszej sprawie była ocena zgodności z konstytucją regulacji ustawowej umożliwiającej automatyczne zawieszenie w czynnościach prezesa Narodowego Banku Polskiego wskutek pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu uchwałą Sejmu podjętą jedynie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ostatecznie przedmiotem kontroli była norma prawna skutkująca zawieszeniem prezesa NBP wskutek podjęcia przez Sejm bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów uchwały o jego pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, jak też dwa przepisy dodane do ustawy o Trybunale Stanu przez nowelizację z 2001 roku przewidujące większość bezwzględną przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów dla podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu podmiotów w nim wskazanych, to jest artykuł 13 ustęp 1a ustawy, oraz drugi przewidujący większość 3/5 ustawowego składu dla podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu osób wskazanych w nim organów, to jest w artykule 13 ustęp 1b. Chodzi tam o Rady Ministrów i Ministrów. Punkt 3. Z artykułu 227 ustęp 1 Konstytucji wynika zasada niezależności Narodowego Banku Polskiego od innych organów władzy publicznej. Zdaniem Trybunału niezależność NBP jest implicite gwarantowana przez ten przepis. Podobnie orzeczono zresztą w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2006 roku, sygnatura sprawy U4/06. Jest ona niezbędną gwarancją umożliwiającą realizację podstawowych zadań Narodowego Banku Polskiego wskazanych w tym przepisie. To jest emisji pieniądza na zasadzie wyłączności, ustalania i realizowania polityki pieniężnej oraz ochrony wartości polskiego pieniądza, między innymi w trakcie wypełniania dwóch pierwszych kompetencji. O tym mówi między innymi uzasadnienie wyroku z 24 listopada 2003 roku w sprawie o sygnaturze K26/03.
Specyficzna pozycja ustrojowa Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa polega z jednej strony na niezależności wobec organów państwowych, z drugiej zaś na apolityczności tego banku, o czym mowa była w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2000 roku, sygnatura K25/99. Zgodnie zaś z artykułem 227 ustęp 2 Konstytucji, prezes Narodowego Banku Polskiego jest jednym z organów banku. Ochronie zasady niezależności NBP służy sposób wyboru prezesa NBP wymagający współpracy między prezydentem a Sejmem, a także zasadnicza nieusuwalność organów NBP, czyli prezesa i Rady Polityki Pieniężnej. Zasada niezależności Narodowego Banku Polskiego od innych organów władzy publicznej obejmuje przede wszystkim wymóg zapewnienia niezależności prezesa NBP, odgrywającego fundamentalną rolę w sprawnej realizacji konstytucyjnych kompetencji Narodowego Banku Polskiego. O tym mówił wyrok Trybunału w sprawie U4/06. Określenie kompetencji Narodowego Banku Polskiego, jego pozycji oraz zasad współdziałania z właściwymi organami państwa w Konstytucji i ustawie NBP, jak również pozycji prezesa Narodowego Banku Polskiego wskazuje na przyjętą przez ustrojodawcę i w konsekwencji ustawodawcę konstrukcję gwarantującą niezależność NBP niezbędną dla prawidłowej realizacji jego zadań. Z kolei kadencyjność prezesa Narodowego Banku Polskiego, jego wybór przez Sejm na wniosek prezydenta na 6 lat stanowi dodatkową ochronę przed usunięciem ze stanowiska, dodatkowo gwarantującą niezależność Narodowego Banku Polskiego przed ingerencją większości rządowej w Sejmie. Dlatego w kontekście sprawy rozpoznawanej niniejszym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego artykuł 227 ustęp 1 Konstytucji należy postrzegać w związku z artykułem 227 ustęp 2 i artykułem 227 ustęp 3 Konstytucji, gdyż dotyczy ona określonego obszaru prawnego prezesa Narodowego Banku Polskiego sprawującego urząd przez okres kadencji chronionej konstytucyjnie. W świetle artykułu 198 Konstytucji zasada niezależności Narodowego Banku Polskiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego od innych organów władzy państwowej, w tym zasada kadencyjności jego urzędu, nie może oczywiście wykluczyć postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Nie sposób jednak pogodzić z nią regulacji ustawowej przewidującej jego, to znaczy prezesa Narodowego Banku Polskiego, pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu większością niższą niż większość kwalifikowana przewidziana do pociągnięcia członka Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej oraz zawieszenie prezesa Narodowego Banku Polskiego w czynnościach tożsamą większością. Wynika to zwłaszcza z treści artykułu 227 ustęp 3 Konstytucji, przewidującego zasadę kadencyjności tego urzędu, która implikuje konstytucyjną ochronę prezesa Narodowego Banku Polskiego w stopniu wyższym niż przewidziana dla członka Rady Ministrów. Prezesa Narodowego Banku Polskiego chroni bowiem przede wszystkim wsparta zasadą kadencyjności jego urzędu, zasada niezależności Narodowego Banku Polskiego od innych organów władzy publicznej, dlatego że, i tu cytuję, Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. O tym mowa jest w artykule 227 ustęp 1 zdanie trzecie Konstytucji. Wykładnia systemowa artykułu 227 ustęp 1 w związku z artykułem 227 ustęp 2 w związku z artykułem 227 ustęp 3 Konstytucji wyklucza zatem pociągnięcie prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu oraz zawieszenie w czynnościach prezesa Narodowego Banku Polskiego wskutek jego pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej większością niższą niż większość 3/5 ustawowej liczby posłów. Trybunał stwierdził, że wszystkie trzy powiązane ze sobą części przedmiotu kontroli naruszają artykuł 227 ustęp 1 w związku z artykułem 227 ustęp 2 w związku z artykułem 227 ustęp 3 Konstytucji. Z zasady niezależności Narodowego Banku Polskiego i ochrony statusu jego prezesa gwarantowanej zasadą kadencyjności jego urzędu wynika obowiązek ustanowienia regulacji ustawowej, która będzie przewidywała w przypadku uchwały Sejmu o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu większość kwalifikowaną. Rodzaje większości kwalifikowanej w Sejmie znane Konstytucji to
większość 2/3 ustawowej liczby posłów, większość 2/3 przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, większość 3/5 ustawowej liczby posłów i większość 3/5 przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ochrona wartości polskiego pieniądza jako podstawowe zadanie Narodowego Banku Polskiego oraz zasada kadencyjności Urzędu Prezesa NBP jako gwarancja skutecznej realizacji tego celu skutkują wynikającą z Konstytucji koniecznością wprowadzenia ustawowej regulacji przewidującej w przypadku przyznania tej kompetencji Sejmowi pociągnięcie Prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu większością co najmniej równą tej, która jest niezbędna dla pociągnięcia członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Jest to zatem większość 3/5 ustawowej liczby posłów. Sama ustawa o Trybunale Stanu przewiduje taką większość kwalifikowaną w artykule 13 ust. 1b, który został wprowadzony do ustawy jednym przepisem nowelizującym wraz z treścią artykułu 13 ust. 1a ustawy, ustanawiającego większość bezwzględną przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów dla podjęcia uchwały o pociągnięciu prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Trybunał stwierdza, że wskutek wejścia w życie wskazanego przepisu ustawy nowelizującej, artykuł 13 ust. 1a ustawy i artykuł 13 ust. 1b ustawy oraz norma rekonstruowana z artykułu 11 ust. 1 zdanie drugie w związku z artykułem 13 ust. 1a ustawy naruszają artykuł 227 ust. 1 w związku z artykułem 227 ust. 2 w związku z artykułem 227 ust. 3 Konstytucji. Prawodawca, pomijając odesłanie do artykułu 1 ust. 1 punkt 3 ustawy, czyli nie wskazując prezesa Narodowego Banku Polskiego w artykule 13 ust. 1b ustawy, przewidującym wymóg większości 3/5 ustawowej liczby posłów dla podjęcia uchwały o postawieniu podmiotów wskazanych w tym artykule, dokonał pominięcia prawodawczego sprzecznego z artykułem 227 ust. 1 w związku z artykułem 227 ust. 2 w związku z artykułem 227 ust. 3 Konstytucji. Wszystkie trzy części przedmiotu kontroli pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku, wynikającym także jednoznacznie z argumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę. Dlatego Trybunał dokonał powyżej ich łącznej oceny, skutkującej stwierdzeniem niekonstytucyjności wszystkich trzech części zrekonstruowanego przedmiotu kontroli. I w zakończeniu uwaga następująca. Ponieważ wyrok dotyczy przepisów ustawy przyznającej Sejmowi określone kompetencje, do realizacji wyroku zobowiązany jest Sejm, który nie może postępować w sposób niweczący treść i sens orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i to zarówno realizując funkcję prawodawczą, jak i wykonując inne kompetencje powierzone przez Konstytucję i ustawy. Zasada powszechnego obowiązywania każdego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego skutkuje wynikającym z artykułu 190 ust. 1 Konstytucji zakazem stosowania normy prawnej uznanej przez Trybunał Konstytucyjny za naruszającą konstytucyjny wzorzec kontroli, nawet jeśli wyrok nie skutkuje pełną literalną derogacją przepisu stanowiącego, zdaniem Trybunału, jeden z substratów niezbędnych dla jej rekonstrukcji. Podobnie na gruncie Konstytucji stosowanie przez Sejm przepisu ustawy dotkniętego sprzecznym z Konstytucją pominięciem prawodawczym nie tylko w trakcie realizacji funkcji ustawodawczej prowadzi do naruszenia Konstytucji, podważając w tym obszarze jej najwyższą moc prawną. Dlatego też Sejm jest zobowiązany konstytucyjnie do powstrzymywania się przed rozpatrzeniem każdorazowo złożonego wstępnego wniosku o pociągnięcie prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu do czasu wykonania niniejszego wyroku w drodze ustawy. Na prawodawcy spoczywa również obowiązek dostosowania stanu prawnego do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Prawodawca jest zobowiązany do korekty odesłań zawartych we wskazanych przepisach ustawy. Dziękuję bardzo pani sędzi sprawozdawcy Krystynie Pawłowicz za przedstawienie motywów wyroku. I teraz przedstawione zostaną ustne motywy zdań odrębnych. Poproszę pana sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego o przedstawienie swojego zdania odrębnego. Dziękuję bardzo. To będą ustne motywy. Pełne zdanie odrębne znajdą państwo w pisemnej wersji
która zostanie przedłożona zgodnie z obowiązującymi terminami w przeciągu miesiąca od ukazania się pisemnego uzasadnienia wyroku. Chcę powiedzieć, że w pełni popieram punkt pierwszy i punkt drugi wyroku. Jestem zwolennikiem jak najdalej idącej samodzielności prezesa Banku Centralnego w każdym europejskim państwie. Mój pogląd w tej sprawie idzie nawet dalej niż wygłoszony tutaj przez panią sędzię sprawozdawcę oraz zawarty w pierwszych dwóch punktach. W ślad za raportami dotyczącymi konwergencji, tak zwanymi convergence reports Europejskiego Banku Centralnego, o które pytałem dzisiaj, panie prokuratorze, uznaje się, że przepisy polskiej konstytucji, która dopuszcza stawiania prezesa Banku Centralnego przed Trybunałem Stanu, są niezgodne z zasadą samodzielności europejskich banków centralnych wobec funkcji, jakie te banki centralne wypełniają. Te raporty Europejski Bank Centralny publikował za rok 2016, 2018, 2020 i 2022. One są dostępne na stronach internetowych Europejskiego Banku Centralnego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że Europejski Bank Centralny zawarł taką ocenę, że przy najbliższej okazji ustrojodawca powinien się również zastanowić nad zmianą konstytucji w tym zakresie, ale również powinien zmienić tak szybko, jak to jest możliwe, przepisy ustawy o Trybunale Stanu i przepisy ustawy o Narodowym Banku Centralnym. Uważam, że zatem, że w pierwszych dwóch punktach nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, że stawianie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest bankiem centralnym w rozumieniu ustawodawstwa europejskiego, jest nieprawidłowe, jest niedopuszczalne. Zwykłą większością głosów tym bardziej, a już przepis dotyczący automatycznego zawieszania funkcji prezesa Banku Narodowego w przypadku tylko postawienia go przed Trybunałem Stanu, to jeszcze jest dodatkowe nadużycie w stosunku do zasady jego samodzielności. Jak stwierdzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sama możliwość takiego zawieszenia jedynie poprzez postawienie przed organem orzekającym wywołuje efekt mrożący, o którym zresztą pan profesor dzisiaj mówił. Moje zdanie odrębne dotyczy punktu trzeciego wyroku. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny może oczywiście stwierdzić pominięcie legislacyjne, to są wyjątkowe orzeczenia. Tak też zrobił w dniu dzisiejszym, ale poszedł jeszcze dalej. Mianowicie nie tylko stwierdził pominięcie legislacyjne, ale jeszcze wytyczył parlamentowi sposób usunięcia tego pominięcia legislacyjnego, określając minimalną większość kwalifikowaną, jaką miałby parlament zabezpieczyć samodzielność prezesa Banku Centralnego. Z tym rozstrzygnięciem się nie zgadzam. Uważam, że to jest jednak zbyt daleko idąca działalność normotwórcza Trybunału, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że jeżeli mówimy o 3/5, to dlaczego nie 4/5? A tak jak powiedziałem na początku, dlaczego w ogóle nie mówimy o tym, że tu nie chodzi o żadne 3/5, 4/5, ani 9/10, tylko chodzi o zasadę samodzielności, która sama w sobie nie powinna pozwalać na stawianie prezesa Banku Centralnego przed Trybunałem Politycznym, jakimkolwiek, czy się nazywa Trybunał Stanu, czy jakikolwiek inny. Stąd na tym opierają się motywy mojego zdania odrębnego.
Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu i tak jak powiedziałem, uzupełnię je w mojej wypowiedzi pisemnej. Dziękuję bardzo i proszę teraz pana sędziego Trybunału Konstytucyjnego Rafała Wojciechowskiego o przedstawienie motywu zdania odrębnego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Podobnie jak pan sędzia Sochański, chciałbym zaznaczyć, że w ciągu 30 dni od ukazania się, od sporządzenia uzasadnienia też przedstawię uzasadnienie pisemne zdania odrębnego. Powiem, że podobnie jak pan sędzia Sochański to powiedział, doceniam rolę niezależnego Trybunału, niezależnego Banku Centralnego i w związku z tym konieczność ochrony też prezesa Narodowego Banku Polskiego. No właśnie problem podstawowy to jest ten sposób właściwie sformułowania punktu trzeciego. Tutaj powiem, że elementy już mam spisane, także przeczytam fragmenty tego, co mam. Należy zauważyć, że wyrok odnosi się do ustawy z 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu, która realizuje konstytucyjne odesłanie zawarte w artykule 201 Konstytucji, który stanowi, że organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Wbrew literalnemu rozumieniu tego przepisu nie ograniczą zakresu regulacji ustawy tej materii jedynie do organizacji oraz trybu postępowania przed Trybunałem Stanu. Stanowi on jedynie, że te konkretne kwestie muszą zostać unormowane przez ustawodawcę. Zakres materii, które mogą zostać uregulowane w ustawie, ograniczony jest treścią przepisów Konstytucji. Nie tylko wprost odnosząc się do Trybunału Stanu, ale również pozostałych zasad i norm konstytucyjnych, w szczególności odnoszących się do prawa do sądu czy zasady trójpodziału władzy. Właśnie we wniosku też no, nie było w zasadzie o tej zasadzie, a to też jest tam cenny element, mi się wydaje, w ocenie właśnie tego pozycji prezesa Narodowego Banku Polskiego. W odniesieniu do drugiego i trzeciego punktu, także odnoszę się do tego, co w wyroku ogłoszonym przed chwilą jest podane, bo te dwa punkty trzeba potraktować w pewnym sensie łącznie. Należy zaznaczyć, że Konstytucja determinuje większość konieczną do podjęcia stosownej uchwały Sejmu jedynie w przypadku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Także w samym tekście Konstytucji mamy tylko o prezydencie tutaj oraz członków Rady Ministrów. Artykuł 145 ust. 2 Konstytucji stanowi, że postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej w stanie oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawy w liczbie jego członków. No taka najwyższa możliwa w ogóle większość i to Zgromadzenia Narodowego. Zgodnie z artykułem 156 ust. 2 uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje większością 3/5 ustawowej liczby posłów, też większość wysoka kwalifikowana. W stosunku do osób, które piastują stanowiska wskazane w artykule 198 Konstytucji, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osób, którym prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, naczelnego dowódcy sił zbrojnych oraz posłów i senatorów, ustrojodawca nie przewidział wymaganej większości ani kworum koniecznych do postawienia przed Trybunałem Stanu. Ustrojodawca wymógł wręcz na ustawodawcy określenie takiej większości na mocy uprzednio wspomnianego artykułu 201 Konstytucji. Uregulowanie warunków pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich organów wymienionych w artykule 198 Konstytucji stanowi niezbędny element trybu postępowania przed Trybunałem Stanu. Wyrok Trybunału w punktach drugim i trzecim odczytanych łącznie nakłada na ustawodawcę obowiązek nowelizacji ustawy o Trybunale Stanu, która przewidywać będzie, że pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa NBP przed Trybunałem Stanu będzie mogło zostać dokonane na mocy uchwały podjętej większością 3/5 ustawowej liczby posłów. Trybunał w ten sposób niejako usuwa prezesa Narodowego Banku Polskiego z grona organów, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na mocy uchwały Sejmu, podejmowane bezwzględną większością głosów i wprowadza go do grona organów, wobec których uchwała Sejmu musi zostać podjęta większością 3/5 ustawowej liczby posłów. Trzeba zauważyć, że owo wprowadzenie jest dokonywane za pomocą orzeczenia niekonstytucyjności artykułu 13 ust. 1b ustawy o Trybunale Stanu, który nie został wskazany przez wnioskodawcę. Oznacza to, że Trybunał wychodzi w swoim wyroku poza zakres przedmiotu kontroli. Także to jest, uważam, tutaj istotne. No,
nie powinniśmy iść w kierunku takim, że Trybunał Ustawodawcy będzie zastępował. Dalsze rozważania przedstawię w tym, co zostanie przedstawione jako motywy zdania odrębnego w wersji pisemnej. Z powyższych względów złożenie zdania odrębnego uznałem za konieczne. Dziękuję bardzo. Wyrok jest ostateczny i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi zostanie doręczony uczestnikom postępowania zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zamykam posiedzenie.